Poletka doświadczalna Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze koło Poznania. To właśnie tutaj firma Intermax zorganizowała szkolenie dla swoich doradców i konferencję dla dziennikarzy. A wszystko po to, by pokazać efekty eksperymentów związanych ze stosowaniem dolistnych preparatów zawierających krzem i tytan. Pierwsze wnioski z doświadczeń, które prowadzimy od 2014 roku, są obiecujące, ponieważ wykazują, że rośliny dożywiane, dokarmiane preparatami z dostępną formą krzemu albo tytanu faktycznie dają lepszy plon, są jak gdyby bardziej odporne na stres. Na tym jednak nie koniec, bo jak tłumaczyli eksperci, badane rośliny wykazują też wyższą odporność na choroby, no, tych chorób jest bardzo dużo, i ataki niektórych szkodników. A jeśli już zostaną zaatakowane, szybciej i łatwiej goją rany. Wersje, które tutaj stosujemy z preparatami optycyl zawierającym krzem i tytanic zawierającym tytan, w dwóch poprzednich latach badań dały nam najlepsze efekty, jeżeli chodzi o ograniczenie występowania szkodników na pszenicy, na rzepaku i także na kukurydzy, a także jeżeli chodzi o procent porażenia przez choroby grzybowe. Obserwacje naukowców można było zweryfikować również na plantacji rzepaku. Jak przekonywali przedstawiciele firmy Intermax, korzyści wynikające ze stosowania preparatów i tutaj są oczywiste. Po pierwsze, mniejsza ilość chorób, drugie, mniejsza ilość szkodników, po trzecie, co najważniejsze, łatwiejsza i tańsza. Po pokazach polowych przyszedł czas na konferencję prasową, na której zaprezentowano plany rozwojowe. Firma Intermax jest dziś grupą kapitałową, która z powodzeniem działa w 25 krajach, m.in. Brazylii, Meksyku, Rosji i na Ukrainie. Ambicją zarządu jest innowacyjność i rozwój. Chcemy zaoferować naszym klientom kompleksową ofertę. To już nie tylko nawozy dolistne, ale to również produkty mikrobiologiczne, które służą do użyźniania gleby, do zwiększenia parametrów gleby. To są również dodatki funkcjonalne do nawozów doglebowych. Podkreślaliśmy sprawy związane z potasem. Najnowszym produktem firmy Intermax jest zaprezentowany podczas konferencji preparat Bactim. Bactim to produkt mikrobiologiczny, preparat, który zawiera w sobie dwa wyselekcjonowane w ciągu kilkuletnich prac szczepy bakterii z rodzaju Bacillus, selekcjonowanych pod kątem rozkładu resztek pożliwnych, czyli pod kątem rozkładu faktycznie celulozy. Oprócz rozkładu szczątek roślinnych, preparat zapewnia wzrost zawartości substancji organicznych, powrót składników pokarmowych oraz zwiększenie zawartości w glebie fosforu, potasu, magnezu i wapnia. Pytanie tylko, ile będzie kosztował? Cena, jeśli chodzi o litr produktu, będzie to około 44 zł za litr. Przy dawce 1 litra to będzie dawka hektarowa, natomiast przy dawce 2 litry to jak łatwo wyliczyć około 85 zł. Na hektar. Efektywność zastosowanych w Bactimie bakterii nadal jest przedmiotem badań naukowców i specjalistów firmy Intermax. Już teraz jednak, jak przekonywali eksperci, produkt obejmuje gwarancja. Gwarancja skuteczności. Oparta o innowacyjne produkty, ale sprawdzone, czyli za każdym produktem jest naprawdę pełne portfolio badań, wiarygodnych wyników, które świadczą o efektywności naszych rozwiązań. A wszystko zgodnie z mottem firmy Intermax. Skuteczność dzięki wiedzy.